Convido vocês de novo a vir no nosso Pai Jesus Cristo. Você pode abrir o Pismo Święte, se quiser, zemno, to jest Ewangelia Mateusza, rozdział 12, od wersety 43 do 45. Jeśli chodzi tutaj, kiedy drukowali Pismo Święte, człowiek dodał tutaj niebezpieczeństwo, tak? Niebezpieczeństwo upowierzchniowe narodzenie. To ma znaczy, jeśli chodzi o tytuł, tak? Istnieje tak niebezpieczeństwo, kiedy człowiek po prostu, że niby nawraca się, ale jest pięknie, kiedy człowiek faktycznie nawraca się, pokutuje i narodzi się na nowo. Mateusza, rozdział 12, wersety 43 do 45. Jak będzie czytał dla nas, będzie lepiej dla każdego z nas tutaj. Proszę cię. Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. Wtedy mówi, wrócę do domu swego, stamtąd wyszedłem i przyszedłszy zostaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i zabiera z sobą 7 duchów innych, gorszych niż on i wszedłszy mieszkają tam i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Tak będzie i z tym złym pokoleniem. Dziękuję. Jeśli chodzi o uwolnienie z różnych spraw, które człowiek musi być wolny, to jest bardzo szeroki temat. Myślę, że tutaj bogaty i szeroki. Zawsze, kiedy mamy tutaj jeden z sobota miesiąca nabożeństwo, które wygląda ten proces, to zawsze ktoś podzieli się Bożego Słowa. Dzisiaj parę słów, tak bardzo szybko chcę podzielić się o słowo podstawowe rzeczy o uwolnienie. Podstawowe rzeczy o uwolnienie. Że każdy człowiek powinien tego widzieć, nie? Powinien tego mieć pewność, że tak się mają rzeczy. I pilnować swojego serca, pilnować swojego życia. Związany z tego tekstu, który czytaliśmy, pomiędzy nimi też będziemy czytali inny fragment. Kiedy się mówi o uwolnieniu, często ludzie mówią tak, uwolnienie, wypędzenie demonów. Prawda? I są ludzie, którzy mówią, uwolnienie. Inni ludzie mówią tak, tylko chodzi o demonów. Nieprawda. Uwolnienie, jeśli chodzi o wypędzenie demonów, to jest jedna rzecz. Ale są jeszcze setki. Wiele innych rzeczy związanych z uwolnieniem. Bo nie każdy ma demony, ale problemy mają tysiące. Problemy są związane z starym życiem, w różnych przekleństwach, które były w rodzinach i szatan chce, abyś pozostał i tak dalej. Jeśli chodzi o uwolnienie, kiedy ludzie myślą, że chodzi tylko o demona, to nie chodzi tylko o demona. Wypędzenie demonów to jest jedna pierwszy krok w Bożym powierzchni, jeśli ktoś ma, ale mogą być inne sprawy. Uwolnienie uchodzi w proces. Istnieje taki proces Boży w życiu człowieka. Są rzeczy, które bardzo grubo nazywane tak, są brzydka rzeczy, które Bóg ma, spieszy się jak najbardziej, abyś uwalniał człowieka. Jest konieczne, abyś człowiek już był wolny z tych grubych rzeczy, bo jeśli nie, to nie ma wzrostu chowu. Nie ma tego pewności, nie ma wzrostu wiary. I to jest związane w procesie. Proces Boży w nas będzie aż do dzień Chrystusowi. To ma znaczy, jak to dzień? Dzień, który przyjdzie Pan Jezus Chrystus, aby pochwycić swój Kościół. Albo dzień, który ja, albo Ty umieramy fizycznie. Kiedy Pan Jezus Chrystus przychodzi po nas. Tak? Że kiedy ten ciało będzie pochowany, duch, jak czyta, duch wraca do Boga, bo tak jest napisane w Pismie Świętym, a dusza. Istnieje dwa drogi, aby trafić, my tego wiemy. Z Chrystusem umieramy, no to trafię do zbawienia wiecznie z Jezusem Chrystusem. Zbawienie, tak? Zbawienia wiecznie będziemy z Panem. Ale jeśli człowiek umiera fizycznie, zapomniał Boga, nie pokutował, nie narodził się na nowo, nie służył Bogu, żył w grzechu, to niestety trafia do piekła. To istnieje tylko i wyłącznie dwie drogi. Raz w niebie, na zawsze tam będziemy, na chwałę Bożą. Raz w piekle, niestety, na zawsze, wieczność człowiek tam będzie spędzał daleko do Boga. Niestety, bo śmierć drugą, z oblubienia Jana napisane, jest znaczy pomiędzy nimi
śmiercią drugą, te potępienia, że dusza, ona jest wieczna, ale śmierć drugą znaczy, że będzie wyrzucona do jeziora i ognia, tam gdzie diabeł i demony będą i ludzie, którzy zapominają Boga. To jest bardzo poważna sprawa, to nie ma żart, to jest realnością, to sam Pan Jezus Chrystus mówił, o nieba z Chrystusem. Niestety piekło bez Chrystusa, a człowiek ma wybór, co będzie wybrał. To wiecie, to jest proces. Na przykład dzięki Bożej łasce ja sam, kiedy pokutowałem, kiedy przyjmowałem Jezusa Chrystusa jako mojego Pana Zbawiciela, miałem 20 lata, dziś mam 46. To ma znaczy, na chwałę Bożą, 23 lata z Panem. Cały czas był proces. I wiem, że dalszy ciąg będzie proces. Bo jesteśmy ludźmi. Jesteśmy ludźmi. Jeśli kiedy czytamy, po prostu kiedy czytamy Pismo Święte, kiedy Bóg pokazuje, o, taka sytuacja nie powinna być na Twojego życia, proces. Proces uwalniania, proces poznania Bożego Słowa, poznania Boga, poznania Jezusa Chrystusa, zbliżenia się do Niego. Nie ma takiego człowieka na świecie, który mówi tak, słuchaj, ja już, nie ma żaden Boży proces we mnie. Ja już doskonały. Ja już tak czysty, tak święty, że orelka tu rośnie, szydła, ja dam. Nie ma takiego człowieka. Zawsze będziemy potrzebni Boże dotyk przez Ducha Świętego, Boże pomagania, Boże wsparcia przez wiarę, przez Ducha Świętego. To mówimy o proces. O proces, który jest związany z uwolnieniem. Jedni tak jest w pewnej kwestii, bo są różne, prawda? Ja mówię o pewnej kwestii, jedna na przykład, jedna. Ja używam, nawet to mogę używać taki bardzo delikatny przykład, alkoholizm. Człowiek podciąga do alkoholu. Znam wiele świadectw, że ludzie byli alkoholikami, ale naprawdę przyjmowali Jezusa Chrystusa, pokutowali i na tej samym dnia, kiedy była modlitwa, Bóg zabrał z korzeniami tego przekleństwa. I nigdy już wrócili do tego świecia. Są wolni ludzie czy dzisiaj. Inni ludzie zmagają się. Zmagają się, jest ten proces, czasami miesiąc, czasami pół roku, czasami rok. Znam ludzi niestety i Bóg wie dlaczego, że latami. Ja tego do końca nie rozumiem, latami, ale się dzieją takie rzeczy, że latami ktoś tutaj spróbuje być wolny. To wszystko chodzi o postawa naszego serca, czy naprawdę ja chcę być wolny. Czy ja jestem zmęczony z tym życia, które poprowadzę? Wiecie, nie chcę to dużo mówić, to szeroki temat. Kiedy Bóg widzi w naszym sercu chcenie, to jest napisane w liście do Hebrajczyków, że Bóg sam daje te pobudza, te chcenie i skutecznie dokona tego dzieła. Ale kiedy nie ma chcenia, to jest gorzej. Bo Bóg zawsze będzie współpracować z nami. Bóg będzie współpracować z nami. Szatan przychodzi do człowieka w różnych postaci grzechu, przychodzi, odejdzie. Nie pyta, on przychodzi i ten człowiek tutaj zniszczy, tak? Bóg nie. Bóg, on puka, on mówi przez Ducha Świętego, przez Pismo Święte, przez ludźmi, tak? Bezpośrednio przez Ducha Świętego, do Boga, w różny sposób Bóg mówi i zaprasza człowieka do pokutowania. Zaprasza człowieka, aby z nim współpracować. Jest taka trudne słowo dla mnie, ale spróbuję mówić. Bóg jest Bogiem, że dżentelmenem, tak? On jest taki, że nic nie robi na siłę, ale współpracuje z nami. I oto jest piękne, kiedy Bóg widzi w naszym sercu wiarę, kiedy on widzi w szczerości, kiedy on widzi, że ja chcę, to pierwszy on chce. On tego wierzy i dokona. Widzicie, to jest bardzo proste i piękne. To kiedy nasze serce jest otwarte dla Boga, kiedy nasza duszka jest otwarta dla Ducha Świętego, dla Boże Słów. Ale pójdę dalej troszeczkę tutaj na moją szczągawkę, chodzi o Pismo Święte, bo mam drukowane to warszawską. Gdy, na przykład, gdy drzwi są otwarte, wiemy, że wejdą rzeczy. Sprawa duchowa, nie? Kiedy drzwi są otwarte, przychodzi nieprzyjaciół i przynosi rzeczy. Tak? Albo okno, albo tam czasami tylko takie delikatne, taka dziureczka z otwarty. Inaczej mówić, nie jest całkowicie zamknięty dla niego. To jest bardzo warto zastanawiać, bo Jana, Ewangelia Jana, rozdział 10, werset 10, jest napisane bardzo znane słowo. Mam to drukowane.
Żołdziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytraczać. Inaczej kraść, zniszczyć i zabić. Nie? Podobno, tak? To jest jego dzieło. Ja przyszedłem, aby miało życie i obfitowało. To znaczy, Pan Jezus Chrystus. Ja przyszedłem, w pierwszym liście jest napisane inaczej, że w Synu Człowieczku, Pan Jezus Chrystus przyszedł, ja przyszedłem, aby zniszczyć dzieło diabelskie. I tak jest. Dzieło diabelskie jest zniszczone. I pozostaje zniszczone w życie tych ludzi, o których właśnie zaczynają kochać Pan Jezusa. Wyznawali z prawdziwą pokutą, przyjmowali Jezusa Chrystusa i bardzo ważne, trwają z Chrystusem. Trwania z Chrystusem, aby było możliwe, żeby Bóg wypełnił tego proces w życiu tego człowieka. Ja z doświadczenia mówię, kiedy pokutowałem, kiedy wyznawałem Jezusa Chrystusa jako mego Pana Zbawiciela, zaczął się proces mojego życia. Panie, oto jestem. Dokonam w moim życiu Twój proces. Wszystko, co chcesz, niech będzie. I do dzień dzisiejszy moja modlitwa, pewnie kawałek moja modlitwa jest taka. Panie, oto jestem. Dokona we mnie, co Ty chcesz. Bo jeśli nie, będziemy, pozostajemy z tych rzeczy. Kiedy szatan stał się szatanem, to on przynosił wiele odmiana przekleństwo do człowieka na ziemię. Przede wszystkim jeden z tych przekleństw nazywa się grzech, bo nieszczynie największe przekleństwo nic jeżeli grzech. I wiem, że to jest szeroki temat teraz grzechu. Ale warto pamiętać, że Pan Jezus Chrystus umierał na krzyżu, kiedy wyrzekł, wykonało się, to ma znaczy, że siła, jakkolwiek miała moc, siła grzechu została pokonana, została zbita razem z Chrystusem na krzyżu. Kiedy Pan Jezus Chrystus wyrzekł, wykonał się, to znaczy przede wszystkim totalne wykupienie ludzkości od pazura diabelskiej, która przechodzi poprzez grzech. To istnieje wolność dla człowieka, który jest w Chrystusie. Nie dla tego świata, nie dla ludzi, którzy żyją w grzechu. Ale dla ten człowiek, który kiedyś mówił, Panie, zgroszony serce szczerości, pokutuje, przyjmuje Cię jak mego Pana Zbawiciela i pomóż mi, aby trwać z Tobą. Ten człowiek istnieje wiele w obietnicy. Jedna z obietnic bardzo konkretna jest, że Pan Jezus przyszedł, aby zniszczyć działania diabelskie. To jest bardzo proste słowo. Tak? Wszystko, co może być, złych rzeczy, to Pan Jezus Chrystus dał kropkę. Pan Jezus umierając, zmartwychwstając, też tego dnia, Pan Jezus Chrystus żyje, kiedy zmartwychwstał, to upieczętował raz kolejny tego zwycięstwa, które zostało zdobywane na krzyżu, tak? Umarł, zmartwychwstał, mówił tak, mam dla was wolność, totalną wolność, duchowo, fizyczny, materialny. Wszystko, czego potrzebujesz, jest w mnie. Inaczej mówię Boże Słowo. Pan Jezus mówi, poprzez Jezusa Chrystusa. Bo jeśli mam Jezusa Chrystusa, mamy wszystko, czego potrzebujemy. Ale musimy dalsze ciągu współpracować z Nim. Następny rok, który sam powiedzieli z Wami. Objawienie Jana. Objawienie Jana, rozdział 2, wersety 5, jest napisane coś takiego. Ja teraz wierzę te wersety, ale praca domowa, możecie czytać cała księga, albo ten rozdział drugi. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny upadłeś i upamiętaj. Pomiędzy nimi jest napisane tego słowa. Często ludzie, kiedy służyli Bogu, a zamiast wzrastać, zamiast kochać bardziej Boga, zaczynali po prostu, zaczynali się i sofali się. Bo człowiek, kiedy zaczyna, sofa się. Nie wolno zatrzymać się. Kiedy ja zaczęłam moją drogę z Chrystusem, mój udział teraz jest codziennie. Krok po kroku, bez majaczenia, bez głupota ludzka, ale ze szczerością, z Pismem Świętym, tak z Duchem Świętym, krok za krok za Chrystusem. Krok za krok.
Nie musi być rytuału żadnego. Wystarczy serce, otwarte, szczere. Wystarczy post i modlitwa i Pismo Święte. Nie ścinieje i nie przepis, aby człowiek był wolny i błogosławiony człowiek. Nie musimy mieć żadnych odmiany rytuału. Jedynym rytuałem, który był potrzebny dla człowieka, Pan Jezus Chrystus dokonał raz na zawsze na krzyżu. I to nazywa się ukrzyżowanie. Ukrzyżowany został Pan Jezus Chrystus raz na zawsze. I to jest napisane jako doskonała ofiara. Doskonała ofiara. Popatrz, doskonała ofiara. To jest piękne. Kiedy my tego przyjmujemy przez wiarę w duchu. Więc mogę powiedzieć takiego. Pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to zacząć przyjmować tej wolności, którą Pan Jezus Chrystus zdobywał. Wiele ludzi, okej, chwała Bogu, że przyjmuje Jezusa Chrystusa, to jest pierwszy, najważniejszy krok. Ale jak potem jest ta stagnacja? Jest ciągłość. Przyjmowałem Jezusa Chrystusa, to teraz muszę przyjmować przez wiarę w duchu, zrozumiając, że muszę przyjmować, co Bóg zdobywał dla mnie na krzyżu. Wszystko, co Pan Jezus Chrystus zdobywał dla nas, ja muszę przyjąć teraz. Przyjąć. I to jest szeroki temat, bardzo szeroki temat. Ja dzisiaj tylko taka, bardzo króciutko, długo będziemy modlić się, aby zacząć, aby zostać uwolniony z niewoli i osiągnąć wolność, musimy dać znać trzy zasadnicze rzeczy. Są różne, a ja mówię takie trzy zasadnicze rzeczy, które powinniśmy poznać. Z tych trzy punktów rodzą się różnych tematów. To jest temat bez kąta praktycznie. Pierwszy punkt, który chcę poznać dzisiaj, bardzo szybko nawiązuje. Pokuta. Pokuta. To zawsze musi być aktualne w naszego życia. Pokuta dla tych, którzy nigdy pokutował i przyjmował Jezusa Chrystusa. I pokuta dla tych, którzy przyjmował Jezusa Chrystusa, a kiedyś być może zdarza się popierać, że pokuta. Bo bez pokuta nie ma przebaczenia grzechów. Bez pokuta, bez przebaczenia nie ma możliwości przeżyć uwolnienia. I wiele razy jest tak, że człowiek pokutował, ok, ale pokutował w taki sposób, że nie w duchu, nie przez wiarę, nie wyznawa tego grzechu, jak powinien. Nie chodzi, że mamy wyznawać tego samego grzechu wiele razy, bo to jest niebiblijny raz kolejny. Chodzi, że ja powinien raz wyznawać grzech, ale szczerze, że faktycznie pokutowałem. Widzisz, chodzi następny temat, to też pokuta teraz. O, szeroki temat. Są wiele książki na temat, co to jest pokuta. To nie na dzisiaj, nie? Ale tylko parę słów. Przede wszystkim bazę takie konkretne słowo, co to jest pokuta. Pokuta polega na tym, że ja żałuję. Pierwszy krok, żałowanie. Z mojej strony, w której znajduję się. To przede wszystkim. Żałowanie. Żałowanie pcha mnie do upamiętania. Bo tylko żałowanie nie daje nic. Judasz żałował, kiedy zdradzał Pana Jezusa Chrystusa. Żałowanie pchał go do oddawania monety, oddawał monety, ale nie robił najważniejszy. On nie pokutował. To pokuta. Żałowanie pcha mnie do pokuty. Do wyznawania. Ale kiedy ja wyznaję mój stan Jezusowy, Chrystusowy, nie człowiekowy, bo to jest niebiblijne, to nawet są przekleństwo wyznawa grzech dla człowieka, który wiele razy jest gorzej grzesznika niż ja. Oczywiście, że jest taki fragment, że ja powinien wyznawać grzech jeden drugi i jeśli ja na przykład Antero Kaczan popełniłem grzech wobec ciebie, tak? Wobec jeden z was, to Bóg wymaga ode mnie, używam przykładu, wiesz, ja popełniłem jakieś grzechy wobec Ewa, to Bóg mówi, idź do Ewa i poproś przebaczenie. Ale to jest inny kontekst. Ale grzech mamy wyznawać Bogu, to ma znaczenie, żałuję
wyznaję grzech z pokutowaniem. Dalsze pokutowanie znaczy, że ja nie wracam do tego grzechu, który popełniłem. Jeśli ja wyznawał grzech Bogu, a 5 minut czy miesiąc, czy rok, ja wracam do tego grzechu, jeśli ja, ktoś lubi popić i nie chce już popić, bo nie chce, zmęczony jest, wiesz, to jest grzech, to jest przekleństwo, to Pania, wyznaj tego grzech Tobie, Pan, z samego serca, zabieraj ode mnie, daj mi siłę, żebyś nie wracał do tego, to teraz nie wróci. Wierzę w Wosę, jeśli jest taka potrzeba. Wierzę w swoje opy, jest taka potrzeba, obcina swoje ręce, jest taka potrzeba. Takie wspólne duchowe znaczenie oczywiście. Walcz! Ale nie wracaj! Musisz walczyć, bo jest pomiędzy śmiercią i życiem. Grzech przynosi śmierć. Tak zapisane, za grzech stoi śmierć. Popatrz słowo, śmierć. Z tego powodu jest pomiędzy życia i śmierć. Hebrajczyków, las kolejny jest napisany, rozdział otwarty, jeżeli nie mieli się. Jest napisany z takiego, wy jeszcze nie walczycie przeciwko grzechowi, a z dowiedzenia krwią. To ma znaczy, innych tłumaczenia na przykład wasz hasło, który ma, mówi tak. Wy jeśli nie walczycie, jeszcze nie walczycie przeciw grzechowi, aż do śmierci. Okej, podobny sens, ale Gdańska jest stara. To jest najlepsze tłumaczenie w Polsce. Stara Gdańska. To mówi, wy jeszcze nie walczycie przeciw grzechowi, aż do wylewania krwią. Ochorzy śmierci. To jest walka. To jest walka. Jeśli człowiek nie będzie walczył przeciw grzechowi, to grzech jego załatwi. To jest pokuta. Jeśli pokutuje, to ja nie będzie po prostu walczył z tego sprawy. Bo szatan jeszcze próbował zrobić wszystko, aby sobie wrócił do tej rzeczy. Nie wolno wrócić. To jest pierwszy krok, to jest pokuta. Tak? Wiemy coś więcej, to jest pokuta. Jeśli pokutowała, ja nie wracam. Bo jeśli wracam, pokuta nie biła. I to okrągło. Ale po raz kolejny powinni wyznawać grzech, bo cały czas jest sam grzech, cały czas. Bo szatan położy w tobie pazury straz. Bo Pismo Święte mówi coś takiego. Jeśli ty masz pewność w duchu twojego życia, że nie ma tym grzechu twojego życia, że już wyznawał Bogu, nie musisz wyznawać drugi raz. Bo Bóg mówi coś takiego. Grzech wyznany, grzech przebaczony. Wyrzuci w głęboko w morze. Ten w głęboko morze znaczy, że nic nie. Bóg nie dotyka. Nic nie. Ja jestem czysta kartka. Powiedzcie, że to też jest. Czysta kartka jestem wobec Boga. To teraz ja będę decydować, co ja będę napisał w tym karteczku. Oczywiście. W moim życiu, nie? Drugi krok, który szybko chciałem mówić, jest przebaczenie. Ten drugi krok. Stać się świadomi dzieła Chrystusa na krzyżu. Ewangelia Jana, rozdział 8, werset 32, jest napisane. Czytam. I poznajcie prawdę, a prawda was wyzwobodzi. I nie tłumaczenie tak. I poznajcie prawdę, a prawda was czyni wolnymi ludźmi. I są jej tłumaczenia sensu są. Po portugalsku mam tak, jest najlepsze tłumaczenie po portugalsku. Poznajcie prawdę, a prawda czyni was prawdziwi, prawdziwi wolni. Podobnie do warszawska, ale sens najważniejszy jest to samo. I wiemy, że kto jest prawdą? Jezus Chrystus. Kto jest prawdą? Ewangelia. Pismo Święte jest prawdą. Boże Słowo natchnione poprzez Ducha Świętego. Boże Słowo jest prawdą. I stać świadomi. Niech przechodzi poprzez Ducha Świętego świadomienia dla mnie, w moim myśli, serce, że Boże Słowo ma moc, że Pan Jezus Chrystus jest potężny, żywy Bogiem. Umarł, ale zmartwychwstał, żyje. Muszę być świadomy, że z Chrystusem jestem uskrzyżowany. Nie żyję już ja, ale Chrystus żyje mnie. I to wszystko jest Boże Słowo, to jest pięknie, kiedy ja pozwalam, aby tak było. Kiedy znamy Słowo Boże, które jest prawdą, wiemy też, że poznajemy Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy my spędzamy czas w Pismu Świętym, to
To ma znaczyć, że my spędzamy czas z Bogiem. Kiedy ja czytam Bożego Słowo w duchu, to ja teraz cały czas to jestem w tym procesie, który Bóg chce dokonać we mnie. Bo Boże Słowo to jest Logos, a Pan Jezus Chrystus to jest Logos. To nie ma jak odseparować Bóg, Ojciec, Syn, Duch Święty i od Słowa Jego. Tak? To jest jeden potężny Bóg, Jego Słowo. Tak? To wiemy, my wiemy, że Pan Jezus Chrystus, ponieważ On sam jest Słowo, On jest Logos, tak? To kiedy Słowo Boże z naszego serca, to zawsze będą owoce. Problem polega na tym, że często ludzie czytają Pismo Święte w formie chrząskiej jakaś tam. Pismo Święte, okej, Pismo, tak? Biblią. To ma znaczy, że jest wiele księga w jednym. Wiele księga w jednym. Ale to nie jest chrząska. To jest Boże Słowo żywe. I kiedy ja mam podejście w duchu do Bożego Słowa, sztyną rzecz, bo to jest mieć duch, to dotykasz piłki kości. Kiedy ja w duchu, kiedy ja poszedł, kiedy ja modlę się, kiedy ja spędzam czasu z Bożym Słowem, przychodzi wasze świadomienie, drugi krok, świadomienie. Nie? I ja przyjmuję przebaczenie. Przebaczenie. Tak? Pomiędzy nimi jeden z tematów, który jest Pismo Święte. Tak szeroko, to tyle tematów, jeden temat, przebaczenie. Teraz wiem, jestem przebaczony. Jestem przebaczony w Chrystusie. A teraz ja mogę powiedzieć, precz diabeł w imieniu Jezusa. Teraz ja mogę powiedzieć, precz diabeł z tego grzechu w imieniu Jezusa. Kiedy szatan będzie mnie kusił, abyś palić, abyś pić, abyś bić, nie wiem, abyś przyklinać. Mogę powiedzieć, Panie, używa moje usta. Duchu Święto, to jestem. W imieniu Jezusa kromi cię diabeł. W imieniu Jezusa kromi cię demony. Zobaczcie, to są to nasze udział w Chrystusie. Są nasze udział w Chrystusie. Tak? Przyjmujemy tego uwolnienia. Jesteśmy wolni, wolni, wolni w Chrystusie. I pozostajemy wolni, bo tak jest wolą Bożą. I aby skoczyć na dzisiaj trzeci krok, który mówi się o świętości. To pierwsze, pokuta. O drugie, o zrozumienie, gdzie jest, o przebaczenie, przebaczenie. I o trzeci krok to jest świętość. Decydować. Decydować o przyjęcie stanowisko w Chrystusie. Kiedy ja zdecydowałem przyjmować Jezusa Chrystusa, to ja powinien zdecydować przyjąć zrozumienia wzrokowo moja pozycja w Chrystusie. A jedna z pozycji moja w Chrystusie jest świętość. A ktoś mówi, ale ja nie jestem święty. Dążymy do świętości. Oto właśnie Bóg chce. Dążymy do świętości. Dążcie do świętości. Dążcie do pokoju. Dążcie do miłości. I tak dalej, i tak dalej. Święty, święty na 100% znaczenie to jest Bóg. Bóg jest Bogiem święty. Nie ma żadnego zmiany ciemności od mnie. Ale kiedy my jesteśmy w Chrystusie, teraz mogą czytać, to jest Galacjan. Apostoł Paweł do Galacjan napisał, drugim rozdziale, werset 20. Z Chrystusem jestem skrzyżowany, żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze, w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Sam Pan Jezus Chrystus powiedział, że jeśli ktoś nie bierze swój krzyż, codziennie nie będzie godny mnie. Myślałem, że nie więc tak jest. Co to ma znaczyć brać krzyż codziennie? Przede wszystkim, że ja muszę umierać dla samego siebie. Abyś Chrystus żył we mnie. Galacjan 2:20. Aby życie, które ja żyję dzisiaj, Chrystus we mnie. Nie znaczy, że teraz Bóg zabiera od nas nasza ochota, nasza chęć, nasze pragnienia, że jesteśmy teraz robotami czy marionetkami. Nie o to chodzi. Ale Bóg chce tak na 100% zabierać. Na 100% z korzeniami wszystko i uleczyć tej miejsca. Wszystko, co jest złe. Wszystko, co szatan przynosił z powodu grzechów naszego życia,
to On chce wyrwać. Bo teraz jestem w Chrystusie. Nie mogę teraz pozostać w tych sprawach. To na was krótka takie słowo. Nie? Brać krzyż swój każdego dnia, aby znajdować uskrzyżowany w Chrystusie, nie znaczy, w ogóle nie znaczy, nie ma nieznaczenia. Jeśli ja choruję, a teraz ja będę, dobrze Panie, nie ma problemu, ja choruję, to jest mój krzyż. I człowiek latami choruje i to jest jego krzyż. No, jeden przykład, okej? Okay? Może być wielki. Nie. Pan Jezus Chrystus, kiedy umarł na krzyżu, teraz ja znajduję się z Nim. Duchowo się poznać krzyżu, nie znaczy, że ja jestem uleczony. Uleczony od wszelka choroby. Jeśli ja wierzę i przyjmuję. Rozumiecie? Tak? Amen? Tak się mają rzeczy. To też walczy swój, nie znaczy tych, oj, to szybko to ma, na te kierunki na przykład. A, moja rodzina służy dziabłu, a tak mój krzyż teraz. Ja przyjmowałem Jezus Chrystusa, teraz muszę dwigać moja rodzina i muszę zgadzać się, że moja rodzina są niewolnika dziabła. I ja teraz ja nic nie będę zrobił, będę rękę w taki sposób, tak? Albo podam się i tak ma być. Nie, mam walczyć. Słowo Boże mówi. Jeśli uwierzysz, wyzdusz, wyzdusz, będziesz zbawiony ty i twój dom. Amen. To teraz ty jesteś wojownikiem. Albo ta kobieta, cudzysłowna, wojowniczka. Wojowniczka, Chrystus, wojownik. Teraz mamy bojować w sposób duchowy. Teraz jesteśmy w Chrystusie, nie jesteśmy tych, którzy cofają się, ale jesteśmy tych, którzy patrzą. Patrzą na Jezusa Chrystusa, jest sprawca i dokonuciela wiary. Patrzymy naszego króla, naszego Boga, naszego skarbu. Naszego skarbu. Największy skarb nasz. Jezus. Bogiem potężny żywy, który umarł, ale zmartwychwstał. Zmartwychwstał. To taka krótka słowo na dzisiaj. Niech trafi naszego serca. Bo te słowo na nowo trafi mnie. Ja chcę, ja potrzebuję. Ja nie tylko chcę, ale ja potrzebuję żyć tego słowa. Ja chcę znajdować codziennie. Tak je, w sensie takie, abyś nie był to dzień powodu do pogotowania, bo był kiepsko. Ale jeśli zdarzy się, ja chcę pogotować. Chcę pogotować, może zdarzy się. Chcę przyjmować zawsze Boże przebaczenie. Aby skończyć, tak samo jak Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu, w taki sposób nie będzie skrzyżowany na krzyżu, z rękoma otwartą, duchowy sposób, Bóg czeka na nas. Pan Jezus Chrystus zawsze czeka na nas w taki sposób. Abyś przytulać się do nas. Abyś przytulać się do nas. Kiedy my przychodzimy do Niego ze skruszonym sercem. Kiedy my przychodzimy do Niego z pokutowaniem. Kiedy my przychodzimy do Niego z naszymi problemami. I kiedy Pan Jezus Chrystus przytula się. To znaczy jedno. On nie opuszczy Cię. I On będzie uwalny. On Cię będzie namaszczał. On Ci dał autorytecie. On daje Ci nowość. On nie pozwoli, abyś Ci mógł wejść z krzyża. Ty jesteś, zostajesz z Nim na krzyżu. To jest mój cel. Nie chcę wejść z krzyża. Nie wiem, czy to jest po polsku. Nie chcę wychodzić, wejść z krzyża. Ja chcę z Chrystusem to pozostać. Skrzyżowany z Nim. Z Nim skrzyżowany. Rozwałka co dzień jest. Ale to jest piękne, kiedy człowiek chce, abyś tak robił. Amen? To niech was Bóg błogosławi w imieniu Jezusa Chrystusa. Wy tu obecni i ty, którzy słuchają. Niech was Bóg błogosławi w imieniu Jezus Chrystus. I pozostaje w tym słowo, aby wszelka chwała Jezus Chrystus. Amen? I będziemy modlić. Będziemy modlić się o różne sprawy, które jest taka potrzebna. Bo mam pewność, że Bóg chce nas uleczyć i błogosławić.